wszystkim, gdzie w tej całej historii rodzinnej, jak już bo jesteśmy na stopie rodzinnej, gdzie w tym wszystkim jest wujek Władek, słynny wujek Władek, z którego czerpie siłę Jacek. To znaczy, tak będąc precyzyjnym, to nie Jacek, tylko czerpać siłę miał Mateusz, Aha, w którym był przepraszam, wujek Władek, przesyłać, tak. który chciał. Natchnąć, chciał syna Tak, no wiesz, siłą. no to. Pierwsze pytanie, istniał naprawdę wujek Władek? No tak, to jest O. brat naszego ojca. I faktycznie istniał. To już dużo. To dużo, nie? To A dużo. no, wiesz, to taki wkręt dla Mateusza był, że wiesz, wujek Władek miał taką, wiesz, jakąś legendarną siłę i był jakimś tam mega kozakiem. No tak jak wiesz, dziecko potrzebuje superbohatera, żeby wiesz, podążać za nim i czerpać z niego siłę, nie? No tak jak, nie wiem, Supermana czy z Rozumiem. Batmana, no to wiesz, to taki zabieg psychologiczny, żeby wzmocnić trochę chłopca To i. dlaczego nie mówił o swoim ojcu, tylko o swoim bracie? No, Bracie, nie o mógł, bracie. bo już wiedział wcześniej przecież Mateusz, że ojcu tam nie wypowiadał się zbyt dobrze, no to Że jest tak. kosa na Tak, chociaż linii. ojciec był dosyć, wiesz, nawet bardzo ciekawym człowiekiem i bardzo odważnym. Jakim był? On był żołnierzem zawodowym. No i też miał jakieś tam swoje sukcesy. No, ogromnym sukcesem było dla niego to, że dotarł na Antarktydę i tam pomagał budować stację naukową, pierwszą stację naukową na Antarktydzie polską. Wyprawa, zdaje się, 76, 7 rok, jakoś Tak tak. się nazywa tata? Stacja Arcos. Tata, jak się nazywa? Aha! Tata Józef. Józef Murański. Józef Murański, tak. No wiesz. No. To wolał jakby, przepraszam, to wolał To był, wiesz, jakby. no, to był dosyć taki, wiesz, społecznik. Później na emeryturze dość mocno się tam angażował w jakieś życie społeczne swojej tam wspólnoty, jakiś, wiesz, społeczno-kulturalny. Grał też w zespole regionalnym. No, Czyli wolał jakby Jacek natchnąć Mateusza bratem waszego taty, niż samym swoim ojcem, wiesz, ponieważ no, między nimi był konflikt i to by konflikt, się nie bo to, sprzedało, tak? wiesz, no, konflikt, nie wiem, silnych charakterów ale no, na pewno był, wiesz, jakiś konflikt, choć, no to tak, wiesz, taka była sinusoida, bo i konflikt, i w sumie były też pewnie jakieś dobre chwile. Tak, ale w ostatecznym rozrachunku to, co działo się już podczas ostatnich lat życia twoich No, Jacek rodziców. trochę, wiesz, trochę bo moim zdaniem się pogubił w jakiejś swojej krwiożerczości i pazerności na, wiesz, O pieniądze. no, generalnie To tak. dobrze, to kim był ten wujek Władek, bo uciekliśmy z wątku, a to jest mega Wiesz, ciekawe. no, wujek Władek mieszkał też we Wrocławiu, właściwie pod Wrocławiem, w Mokronosie. To był raczej, wiesz, no, słabym człowiekiem, no, przegrał walkę, dostał dość dużo ciosów na wątrobę i pokonała go Wuda, A ile miał nie? lat, jak zmarł? Nie, 30 parę, coś, 4, A coś ile Jacek takiego, miał lat wtedy, jak zmarł Władek? 14? No to jakby, to jest skąd No między nimi nie, no, no taka. mówię ci, że to, wiesz, to bardziej na zasadzie z wytworzenia, wiesz, chłopaku legendy, żeby, wiesz, Stworzenie postaci, tak? W no rodzinie, która wciskać ma. mu kitów, że wiesz, że ma tam, że w rodzinie był ktoś taki niesamowity kozak, bijak, nie? I no petarda generalnie chłopaku, no. A tu nasuwa mi się jakby duża myśl. Tak, no dokończ. A poza tym może gdzieś tam, wiesz, go tam zaczął kierować w stronę tych testamentowych spraw.